musical List Warszawy jest teraz częścią mojego życia. Jest to mój debiut teatralny. Uczę się cały czas przy produkcji tego musicalu, właściwie codziennie czegoś nowego się uczę. I jest to dla mnie bardzo ekscytujące, bo podglądam tak naprawdę przy pracy profesjonalistów, aktorów, którzy zajmują się teatrem na co dzień. Ja jestem estradową wokalistką, więc dla mnie to śpiewanie tutaj nie stanowi aż takiego problemu, aczkolwiek wszystkie rzeczy dookoła są dla mnie jakimś wyzwaniem, ale też robię to, myślę, że całkiem naturalnie i po prostu czuję tę postać. Bardzo pokochałam Alicję i sprawia mi to bardzo dużo przyjemności. Nerwy są zawsze, ale nerwy, trema, może stres, ale musi być taki pozytywny, czyli taki motywujący. Jeżeli ten stres tak motywuje i po prostu pokazuje, że po prostu wszystkim nam zależy i chcemy, żeby to wypadło jak najpiękniej, to jest bardzo dobry stres, ponieważ no też zupełnie tak być na luzie też nie wypada, bo to znaczyłoby, że nikomu nie zależy. Ale trochę stresu nigdy nie zaszkodzi. To jest spektakl znaczący, jeśli chodzi o tematykę na pewno i jeśli chodzi o formę. Jest to musical. Musical, który nawiązuje i właściwie jest na równi z nurtem, światowym nurtem musicalu takiego nowoczesnego. Musicalu, który potrafi opowiadać o każdej historii. I ja bym go porównał czy z amerykańskim broadwayowskim Hamiltonem, czy z musicalem Next to Normal. Także jest to fantastyczny, piękny, bardzo muzyczny, wzruszający musical, który opowiada bardzo trudną i ciekawą historię dla nas Polaków, ale też i dla polskich Żydów, ale też i w ogóle dla świata. Myślę, że ten... nie powiem problem, ale kwestia w ogóle relacji polsko-żydowskiej nie została do tej pory w sposób artystyczny tak wnikliwie zgłębiona i rozebrana na czynniki pierwsze, jak my to robimy właśnie w Liście z Warszawy, więc chociażby dlatego warto go zobaczyć.